Program ten jest przeznaczony dla każdego, kto pracuje w branży rolniczej. Oglądaj uważnie. Program wyjaśnia, na co zwracać uwagę i jak się zachowywać podczas wykonywania pracy. Ponad 50 osób rocznie ginie podczas wykonywania pracy w rolnictwie i ogrodnictwie. Wiele innych jest poważnie rannych. Bardzo ważne jest, aby przestrzegać wszelkich zasad i wytycznych, których celem jest zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi pracujących w branży ogrodniczej i rolniczej. Masz obowiązek dbania o własne bezpieczeństwo i o bezpieczeństwo innych. Wszelkie problemy dotyczące ochrony zdrowia i bezpieczeństwa należy zgłaszać swojemu menadżerowi lub przełożonemu. Ze względów bezpieczeństwa i higieny żywności należy również zgłaszać zły stan zdrowia. Ustalone zasady mają na celu Cię chronić. Słuchaj uważnie, ucz się i wypełniaj je, aby zachować bezpieczeństwo i zdrowie w pracy. W razie wypadku trzeba wiedzieć, co należy robić. Upewnij się, że wiesz, do kogo należy zadzwonić, by udzielić pierwszej pomocy, gdzie znajduje się punkt udzielenia pierwszej pomocy, komu powinieneś to zgłosić. Zadecyduj, czy należy wezwać pogotowie ratunkowe, straż pożarną lub policję. Upewnij się, że wiesz, co zrobić, jeśli jesteś sam w takiej sytuacji. Jak możesz nawiązać kontakt z pracodawcą lub przełożonym? W niektórych przypadkach Twój pracodawca będzie musiał zgłosić dane zajście władzom wyższym. Znaki są po to, aby informować i ostrzegać o możliwych zagrożeniach. Zapoznaj się z różnymi rodzajami znaków. Zapoznaj się dokładnie ze wszystkimi znakami. Upewnij się, że wiesz, co one oznaczają. Nie ignoruj ich. Ich celem jest zapewnienie Tobie bezpieczeństwa i zdrowia. Zdrowie i higiena odgrywają ważną rolę dla bezpiecznej produkcji świeżych produktów i aby utrzymać się w dobrym stanie zdrowia podczas pracy. Upewnij się, aby dokładnie myć ręce po skorzystaniu z toalety, przed rozpoczęciem lub po zakończeniu pracy, przed i po jedzeniu, piciu i paleniu. Zamocz ręce w czystej, ciepłej wodzie. Użyj mydła i nacieraj tak, aby powstała piana. Myj dłonie przez co najmniej 30 sekund. Upewnij się, by wyczyścić pod paznokciami i między palcami, tak jak jest tu pokazane. Natrzyj mydłem koniuszki palców jednej dłoni, a następnie nacieraj nimi drugą dłoń. Opłucz pod czystą, bieżącą wodą. Dokładnie wysusz ręce jednorazowym ręcznikiem. Pij wodę tylko z kranów oznaczonych, że woda nadaje się do picia lub woda pitna. Możesz również pić wodę z butelki lub z dozownika. Pamiętaj, że jeśli jesteś w pracy i czujesz się źle, powinieneś poinformować o tym przełożonego. Jeśli podczas pracy masz bezpośrednią styczność z produktami świeżymi, a Ty cierpisz na roztrój żołądka, to nie powinieneś wracać do pracy, aż całkowicie wyzdrowiejesz. Wszyscy myślą, że wiedzą, jak podnosić i przenosić przedmioty, ale jeśli robisz to nieprawidłowo, może się to skończyć bólem pleców lub zwichnięciem. To nie jest tylko kwestia tego, ile dany przedmiot waży. W przepisach nie ma wyznaczonej maksymalnej wagi. To wielkość podnoszonego przedmiotu, jego kształt, przyczepność i jak często podnosisz mogą mieć na to wpływ. Uważaj również przy używaniu urządzeń takich jak duńskie wózki, a w szczególności podczas ich załadunku, rozładunku lub demontażu. Powtarzając te same monotonne czynności, możesz również przysporzyć sobie problemów. Upewnij się, że robisz sobie regularne przerwy, aby organizm mógł odpocząć. Problematyczne może być też przesilenie lub nadmierne rozciąganie. Instrukcja obsługi dotyczy pchania, ciągnięcia i przenoszenia obciążeń, a także ich podnoszenia. Poślizgnięcia, potknięcia i upadki mogą spowodować wiele poważnych obrażeń. Świadomość tego, co się dzieje w Twoim otoczeniu i bycie ostrożnym pomogą Ci uniknąć niebezpiecznych sytuacji. Kiedy wchodzisz do budynku z zewnątrz, upewnij się, że Twoje buty są czyste, gdyż zabłocone buty mogą spowodować poślizgnięcie. Upewnij się, że w Twoim obszarze pracy nie ma przeszkód, takich jak kabli, luźno leżących narzędzi lub palet. Wyczyść podłogi, które mogą być śliskie. Nie zapomnij o schodach. Powinny one być w dobrym stanie i posiadać nałożoną taśmę z materiału ściernego, by unikać poślizgu.
Poręcze są po to, by zapewnić Ci bezpieczeństwo. Używaj ich. Uważaj na śliskie lub mokre podłogi. Zapoznaj się z tymczasowymi znakami ostrzegawczymi. Wszyscy myślą, że wiedzą, jak wchodzić po drabinie. Ale niestety wypadki bardzo często się zdarzają. Upadki nawet z niewielkiej wysokości mogą spowodować poważne obrażenia. Przestrzegaj wszystkich zasad dotyczących bezpieczeństwa podczas pracy na wysokości. Nigdy nie pracuj stojąc na drabinie, jeżeli możesz tą pracę wykonywać w bezpieczniejszy sposób. Upewnij się, że drabina jest stabilna i ustawiona pod odpowiednim kątem. Rozciągnij drabinę co najmniej 1 metr powyżej miejsca, do którego chcesz dosięgnąć, pozwoli Ci to najbardziej stabilną pozycję. Przywiąż drabinę, jeżeli się da, aby upewnić się, że jest bardziej bezpiecznie. Wchodząc po drabinie, upewnij się, że trzymasz się obiema rękoma. Nie używaj uszkodzonych lub samodzielnie wykonanych drabin i nigdy nie stawiaj drabiny tam, gdzie istnieje niebezpieczeństwo ruchu pojazdów lub gdzie są przewody elektryczne. Unikaj pracy w pojedynkę. Jeśli musisz pracować w terenie, staraj się pracować z kolegą. Jeśli musisz pracować samodzielnie, poinformuj o tym swojego przełożonego przed wyjazdem, daj mu znać kiedy i gdzie jedziesz i zgłoś się po powrocie. Pracując w terenie, upewnij się, że masz ze sobą sprzęt komunikacyjny, taki jak telefon komórkowy, CB radio lub bliper, by móc kogoś poinformować w razie jakiegoś problemu. Jeśli pracujesz w niskich temperaturach lub w chłodni, upewnij się, że ubierasz kilka warstw odzieży i zakładasz rękawice, co pozwoli Ci na dłużej utrzymać ciepło. Upewnij się, że możesz się swobodnie poruszać w dodatkowej odzieży i że jesteś w stanie wykonać pracę komfortowo. Rób regularne przerwy w cieplejszych miejscach i pij ciepłe napoje. W niektórych miejscach możesz być poproszony do pracy w specjalistycznych budynkach, takich jak budynki o kontrolowanej atmosferze przechowywania. Zawsze postępuj zgodnie z wytycznymi określonymi przez przełożonego. Jeżeli masz jakieś wątpliwości dotyczące jakichkolwiek prac, zapytaj przełożonego. Pracodawcy muszą zapewnić Tobie odzież ochronną. Jeśli taką posiadasz, upewnij się, że jesteś w nią ubrany. Jeśli masz długie włosy, zwiąż je lub włóż je pod czapkę. Nie należy nosić biżuterii. Może ona utknąć w maszynie lub może stać się potencjalnym zanieczyszczeniem żywności. Jeśli pracujesz na słońcu lub w upale, upewnij się, że masz odpowiednią ochronę przed promieniami słonecznymi. Pij wodę, aby utrzymać koncentrację i zmniejszyć odwodnienie. Pierwszą i najważniejszą rzeczą do zapamiętania jest to, że możesz używać urządzenia elektryczne tylko i wyłącznie pod warunkiem, że zostałeś do stosowania ich specjalnie przeszkolony i upoważniony. Użyj wtyczek i akcesorii, które są mocne i odpowiednie. Chronione kable są przeznaczone do pracy w mokrych i wilgotnych warunkach, często używane w branży ogrodniczej. Wyłącz elektronarzędzia i gniazdka przed podłączeniem urządzeń i maszyn. Zawsze upewnij się, że używasz wyłącznika. Gdy potrzebujesz użyć przedłużacza, upewnij się, że jest on w dobrym stanie i jest w miejscu, gdzie nie zostanie uszkodzony i nie będzie stanowił żadnego zagrożenia dla innych. Odłącz urządzenia przed przystąpieniem do ich czyszczenia lub regulacji. Sprawdź wszystkie narzędzia przenośne przed ich użyciem, również te, które są pożyczone lub wynajęte. Nieprawidłowe utrzymywanie instalacji elektrycznej, sprzętu przenośnego lub przedłużaczy może spowodować wypadek lub pożar. Na przykład złamana obudowa na wiertarce może doprowadzić do porażenia prądem elektrycznym osoby obsługującej. Jeśli podejrzewasz, że dane narzędzie elektryczne może być uszkodzone, nie używaj go pod żadnym pozorem. Powiedz komuś o problemie i umieść narzędzie w miejscu przeznaczonym do napraw. Każdy sprzęt, który używasz, powinien być testowany. Ta naklejka pokazuje, kiedy odbył się ostatni test i do kiedy jest ważny. W gospodarstwie uważaj na wolno wiszące linie energetyczne. Nie musisz nawet z nimi mieć bezpośredniego kontaktu. Na przykład rury nawadniające mogą powodować przeskoki energii elektrycznej. Uważaj na znaki ostrzegawcze. Nigdy nie ustawiaj maszyn przy słupach napięcia. Jeśli jesteś ostrożny i przestrzegasz tych zasad, będziesz bezpieczny. Ale co zrobić, jeśli kogoś w Twoim otoczeniu porazi prąd?
Jeśli źródło zasilania nie jest odłączone, nie wolno tej osoby dotykać. Wyłącz zasilanie, a potem udziel pomocy osobie poszkodowanej. Przestrzegaj zasad w celu zapewnienia bezpieczeństwa przy pracy z energią elektryczną. Wszędzie tam, gdzie pracujesz, musisz wiedzieć, co robić w razie pożaru. Sprawdź, gdzie są utrzymywane instrukcje przeciwpożarowe na terenie gospodarstwa. Dowiedz się, gdzie przechowywane są gaśnice. Jeśli jesteś w pomieszczeniu, sprawdź, gdzie są najbliższe wyjścia ewakuacyjne. Upewnij się, że nic nie blokuje wyjścia ewakuacyjnego. Jeśli zauważysz pożar, wydostań się z danego obszaru, a następnie powiadom o tym kierownika. Detergenty, środki dezynfekujące, wybielacze i substancje chemiczne mogą być niebezpieczne. Nie dotykaj ich, chyba że zostałeś przeszkolony i upoważniony do ich stosowania. Musisz posiadać certyfikat do obsługi i używania tych substancji. Pojemniki zawierające niebezpieczne substancje powinny być zamknięte i przechowywane w bezpiecznym miejscu, z daleka od zasięgu dzieci oraz gdzie nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego. Czytaj etykiety i upewnij się, że wiesz, co oznaczają dane znaki ostrzegające. Przed jedzeniem, piciem lub paleniem upewnij się, żeby zawsze umyć ręce, jeżeli wcześniej stosowałeś środki chemiczne lub dotykałeś pojemników chemicznych. Niektóre kwiaty i rośliny mogą powodować wysypkę i swędzenie. Jeśli dostałeś rękawice, upewnij się, aby je nosić. Jeśli zauważysz zmiany na Twojej skórze, powiedz o tym swojemu przełożonemu. Jeśli zostałeś ukąszony lub ugryziony przez owada, zastosuj pierwszą pomoc w celu złagodzenia bólu i w razie wystąpienia reakcji alergicznej. Praca w upale, zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, może być bardzo męcząca. Praca w szklarni podczas gorących, słonecznych dni może doprowadzić do odwodnienia. Upewnij się, aby w czasie przerw wyjść na zewnątrz lub przejść do innego budynku, a także pamiętaj, by pić dużo wody. Pij wodę tylko z wyznaczonych punktów wody pitnej. Poszukaj odpowiednich znaków. Nie pływaj w jeziorach lub strumieniach, aby się ochłodzić. Woda może być tam głębsza niż myślisz. Podczas pracy na zewnątrz upewnij się, że masz skuteczną ochronę przed słońcem. Noś kapelusz, stosuj odzież stanowiącą ochronę przeciwsłoneczną, a podczas przerw pij dużo wody. Ciągniki i pojazdy grają ogromną rolę w rolnictwie, ale mogą również spowodować obrażenia. Podczas pracy możesz być przewożony z jednego miejsca na drugie, ale również będziesz musiał uważać na pojazdy przewożące innych pracowników. Nie jeździ na deszlu od ciągnika i nie wieszaj się na ciągniku lub przyczepie. Zawsze jeździ minibusem lub innym pojazdem przystosowanym do przewożenia pracowników. Miej świadomość poruszających się w pobliżu pojazdów. Upewnij się, że wiesz, w którą stronę się kierują i trzymaj się od nich z daleka. Zawsze chodź po specjalnie wyznaczonych miejscach dla pieszych, w miejscach, gdzie są one oznaczone. Są one po to, by zapewnić Ci bezpieczeństwo. Nie wszystkie pojazdy są wyposażone w alarmy cofania, więc nie możesz polegać tylko na swoim słuchu. Upewnij się, w którym kierunku dany pojazd się porusza, zanim znajdziesz się w jego pobliżu. Pamiętaj, Ty możesz widzieć dany pojazd, ale nie znaczy to, że kierowca tego pojazdu Cię widzi. Możesz używać mechanizmu podnoszącego tylko pod warunkiem, że zostałeś wcześniej do tego przeszkolony i uprawniony. Wszyscy kierowcy muszą być odpowiednio przeszkoleni, a osoby nieuprawnione nie mają prawa używania pojazdów na farmie. Wiele prac w gospodarstwie obejmuje użycie maszyn. Wypadki mogą się zdarzyć w przypadku, gdy ludzie używają niewłaściwych maszyn do danej pracy lub nie są oni odpowiednio przeszkoleni do korzystania z danego urządzenia. Nigdy nie używaj maszyny, jeśli nie jesteś do tego przeszkolony lub upoważniony do jej obsługi. Osłony zabezpieczające są zaprojektowane po to, by zapewnić Tobie bezpieczeństwo. Jeśli obsługujesz maszynę zawierającą osłonę bezpieczeństwa, upewnij się, że zawsze ich używasz. Zgłoś przełożonemu w przypadku braku osłony lub gdy osłona jest uszkodzona.
Jeśli pracujesz w pobliżu maszyny, upewnij się, że wiesz, do czego ta maszyna służy. Zapoznaj się ze znakami i sygnałami ostrzegawczymi przed rozpoczęciem pracy. Dowiedz się, co będzie od Ciebie oczekiwane i jakie zadania mają inne osoby, zwłaszcza kierowcy. Wałki odbioru mocy były powodem wielu śmiertelnych obrażeń. Znajdziesz je na maszynach ruchomych, ale także na urządzeniach statycznych, takich jak piły tarczowe. Nie pracuj w ich pobliżu lub spróbuj ustawić wałki przegubowe. Zbliżaj się do urządzenia tylko wtedy, gdy jest ono wyłączone i gdy Ty jesteś nadzorowany. Jest to rodzaj maszyn, które mogą być używane podczas codziennej pracy. Jeśli używasz maszyn, musisz być odpowiednio przeszkolony do ich obsługi. Upewnij się, żeby nigdy nie używać maszyny, jeżeli jesteś zmęczony, rozkojarzony lub czujesz, że nie masz wystarczająco dużo doświadczenia w jej obsłudze. Nigdy nie podejmuj ryzyka podczas obsługi maszyn. Przed rozpoczęciem obsługi każdej maszyny upewnij się, że wiesz, jak ją zatrzymać. Zawsze zaczynaj od prawidłowej pozycji. Upewnij się, że wszystkie osłony są zainstalowane prawidłowo i działają poprawnie. Upewnij się, że obszar wokół urządzenia jest czysty, schludny i wolny od przeszkód. Jeśli urządzenie nie działa prawidłowo, natychmiast poinformuj o tym przełożonego. Nie próbuj naprawiać maszyny samodzielnie. Czasami praca w danym dziale rolnictwa może wiązać się z hałasem. Wysoki poziom hałasu może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Możesz nawet zdać sobie sprawę z problemu, gdy jest już za późno, gdy Twój słuch został uszkodzony. Kiedy jesteś w hałaśliwych miejscach, powinieneś zobaczyć ten znak. Zaleca on noszenie ochraniacza słuchu. Powtarzające się lub długotrwałe stosowanie narzędzi wibracyjnych może również być szkodliwe dla uszu. Pamiętaj, jeśli musisz krzyczeć, by Ciebie słyszano, to znaczy, że musisz używać ochroniaczy słuchu. Zachowaj ostrożność podczas posługiwania się nożami. Pokrój produkty tak, jak jest tu pokazane. Nie wymachiwuj nożami w pobliżu innych. Oddaj nóż swojemu przełożonemu pod koniec pracy. Osoby nadzorujące są odpowiedzialne za ostrzenie noży. Należy zachować szczególną ostrożność podczas odbierania noży lub podając nóż innym. Zawsze należy trzymać za uchwyt, a nie ostrze. Jeśli pracujesz w szklarniach, musisz pamiętać o ważnych informacjach dotyczących bezpieczeństwa. Praca w szklarni w gorący, słoneczny dzień może doprowadzić do odwodnienia. Upewnij się, aby wyjść na zewnątrz lub przejść do innego budynku w czasie przerw. Pamiętaj, by pić dużo wody podczas przerw. Nie wygłupiaj się podczas pracy w szklarni. Szkło może łatwo pęknąć i spowodować obrażenia i uszkodzenia. Zapoznaj się ze swoim otoczeniem i zachowaj ostrożność podczas pracy z narzędziami i maszynami w szklarni. Upewnij się, że wiesz, gdzie znajdują się rury nawadniające i rury grzewcze. Nigdy nie wspinaj się na dach szklarni. Jeśli widzisz rozbite szkło, poinformuj o tym przełożonego. Twój superwizor jest odpowiedzialny za sprzątnięcie rozbitego szkła i upewnienie się, że całe szkło zostanie usunięte z roślin. Sam nigdy nie dotykaj potłuczonego szkła. W szklarni istnieje wiele ostrych krawędzi, więc zachowaj bezpieczeństwo. Ostrożność należy również zachować podczas pracy w pobliżu kotłów i rur, które mogą być gorące. Jeśli jest Ci za gorąco, odpocznij w chłodniejszym miejscu i pij dużo wody. Nie dotykaj kotła lub rury, gdyż może to grozić poparzeniem. Aveți grijă când lucrați cu sau în apropierea echipamentului alimentat cu gaz sau combustibil. Verificați ca zona să fie bine ventilată și să ofere circulația aerului curat. Nu aveți voie să folosiți astfel de echipamente decât dacă sunteți autorizați sau calificați. Szczególną ostrożność należy również zachować podczas pracy z urządzeniami zasilanymi gazem lub paliwem lub w ich pobliżu. Upewnij się, że teren pracy jest dobrze wentylowany, a świeże powietrze może przepływać bezproblemowo. Możesz używać takiego sprzętu tylko pod warunkiem, że jesteś do tego upoważniony i przeszkolony. Dalsze informacje na temat zdrowia i bezpieczeństwa można otrzymać od władzy wykonawczej BHP na następującej stronie internetowej www.hse.gov.uk. Sposobem na zdrowe i bezpieczne warunki w pracy i unikania wypadków jest przestrzeganie zasad i wytycznych.
Program ten ma na celu zwrócić uwagę na niektóre z najważniejszych zagrożeń i niebezpieczeństw pracy. Jeśli masz jakieś pytania lub problemy, zapytaj przełożonego o więcej informacji. Pamiętaj, zasady mają za zadanie Cię chronić, więc nie ignoruj ich. Jesteś swoim własnym menadżerem bezpieczeństwa, więc musisz nauczyć się, jak dbać o siebie. Program ten został zaprojektowany po to, by pomóc ludziom w branży rolniczej zachować bezpieczeństwo i zdrowie podczas pracy. Zdajemy sobie sprawę, że jest wiele do zapamiętania, ale ważne jest, aby wiedzieć, na co zwracać uwagę i zrozumieć, dlaczego tak ważne jest przestrzeganie zasad i wytycznych, które mają zastosowanie podczas wykonywania danej pracy. Po obejrzeniu programu od początku do końca proponujemy przejść do każdej części z osobna, by dokładnie sprawdzić, czy zrozumiałeś kwestie zdrowia i bezpieczeństwa w każdej dziedzinie. Pamiętaj, aby regularnie oglądać program, by przypominać sobie o ważnych zasadach i wytycznych. Mamy nadzieję, że ten program pokazał Tobie, dlaczego ochrona zdrowia i bezpieczeństwa jest tak ważna w branży rolniczej. Przed rozpoczęciem jakiejkolwiek pracy pamiętaj, aby uważnie się rozejrzeć i upewnić się, że jesteś w pełni świadomy kwestii zdrowia i bezpieczeństwa. Pamiętaj, że zasady są po to, aby Cię chronić. Słuchaj, ucz się i wypełniaj je, aby zachować bezpieczeństwo i zdrowie w pracy.